Aby BODU mógł rozmawiać z naszymi odbiorcami, musi zostać w jakiś sposób przez nich uruchomiony. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze, kiedy ktoś otworzy wiadomość w Messengerze do naszej strony, zobaczy tam przycisk Rozpocznij. Kiedy go kliknie, może wysłać się do niego wiadomość powitalna. Na początku ją wyłączaliśmy, teraz możemy ją włączyć i przypiąć do niej naszą przygotowaną rozmowę. Żeby to zrobić, przejdź do automatyzacji w menu po lewej stronie. Następnie wybierz wiadomość powitalną. Tutaj wpiszemy wiadomość powitalną i połączymy ją z rozmową, którą utworzyliśmy wcześniej. Możemy napisać tutaj powitanie, powiedzieć, że to bot, czyli automatyczny pomocnik, i zapytać, czy dana osoba jest gotowa do rozmowy. Żeby użyć imienia danego użytkownika, tak jak poprzednio, klikasz w środkowe pole i wybierasz imię. Następnie dodajesz przycisk. Wybierasz tutaj opcję Rozpocznij inne Flow. Klikasz jeden raz na to pole i wybierasz właściwe Flow, czyli rozmowę, którą utworzyłeś już wcześniej. Klikasz zielony przycisk Wybierz. I wiadomość została podłączona. Kiedy skończysz, pamiętaj, żeby opublikować wiadomość. A następnie włączyć wiadomość powitalną. W tej chwili każda osoba, która kliknie Rozpocznij, zostanie wciągnięta w tą rozmowę. Menu chat ma też kilka innych narzędzi, za pomocą których możesz rozpoczynać rozmowę. Żeby je obejrzeć, zajrzyj do narzędzi w menu po lewej stronie. Zobaczysz tu kilka przykładowych narzędzi, które zostały utworzone już wcześniej. My klikniemy w niebieski przycisk Nowe narzędzie wzrostu. Po lewej stronie możesz wybrać spośród opcji, które są dostępne. W pierwszej części znajdziesz elementy, które możesz dodać do Twojej strony. Dalej osobną prostą stronę lądowania, link, komentarze do postu, a także kod QR. Kiedy ktoś z odbiorców skorzysta z danego narzędzia, rozpocznie rozmowę z Twoim botem. Najprostsza ze wszystkich opcji to po prostu link. Możesz go podać np. w newsletterze, na stronie albo na ulotkach. Pokażę Ci teraz, jak prosto go ustawisz. Najpierw na górze wpisujemy nazwę, następnie wybieramy opcję URL. Teraz musimy edytować wiadomość, którą bot wyśle zaraz potem, kiedy ktoś kliknie w nasz link. Żeby to zrobić klikamy edytuj. Teraz kliknij na pole z wiadomością i teraz możesz przetłumaczyć ją albo napisać od nowa. Kiedy skończysz edytować wiadomość, klikasz Opublikuj. Żeby połączyć tę wiadomość z rozmową, którą wcześniej utworzyliśmy, klikamy w znak plus po prawej stronie. Wybieramy Zacznij Flow. Klikamy na to pole i wybieramy naszą rozmowę z listy. Następnie zielony przycisk Wybierz. Teraz możemy dodać przycisk, który połączymy z naszą rozmową. Klikamy Gotowe. Następnie klikamy na kółko przy guziku i łączymy je z naszym flow. W ten sposób każda osoba, która kliknie w ten przycisk, zostanie przełączona do naszej podstawowej rozmowy. Kiedy skończysz, kliknij opublikuj. Teraz wróć do swojego narzędzia. Następnie kliknij dalej. Na tej stronie znajdziesz podstawowe ustawienia. To link, po kliknięciu w który dana osoba rozpocznie Rozmowę z naszym botem. Ten końcowy rząd cyfr możesz zmienić na coś bardziej przyjaznego. Wystarczy w pole poniżej wpisać jakieś hasło. Teraz zapisujemy zmiany. Niebieski przycisk. I jak widzisz, link się zmienił. Możemy go teraz skopiować, klikając na pole URL i wkleić gdzie tylko zechcesz. Każda osoba, która kliknie w taki link, zostanie przyłączona do bota. W podobny sposób możesz utworzyć także inne narzędzia. Dwa bardzo ciekawe, które chcę Ci pokazać, to komentarze i kod QR. Komentarze pozwalają połączyć rozmowę z botem do każdej osoby, która skomentowała jakiś nasz konkretny post. Wpisujemy nazwę, wybieramy opcję Komentarze Facebooka, następnie musimy wybrać konkretny post. Żeby to zrobić, klikamy na niebieski przycisk. W tym miejscu znajdziesz listę swoich postów. Posty zaplanowane znajdziesz w drugiej kolumnie. Wybierz post, do którego chcesz podłączyć bota i go zaznacz. Później wybieramy, jak szybko bot ma odpowiedzieć, od razu czy po jakimś czasie. Kolejne pole, czy na jakieś komentarze ma nie reagować. I ostatnie pole, czy ma reagować na wszystkie komentarze, czy na konkretne słowa kluczowe. Możesz to zrobić w ten sposób, że napiszesz w części posta coś w rodzaju, jeżeli chcesz otrzymać daną wiadomość, napisz w komentarzu słowo Chcę. Pamiętaj, żeby w tym polu wpisać wszystkie możliwe opcje, ponieważ bot zareaguje tylko na to, co będzie tutaj wpisane. Uwzględnij błędy ortograficzne i popularne literówki. Kiedy wpiszesz wszystkie możliwe opcje, kliknij niebieski przycisk Dalej. W kolejnym kroku ustalamy automatyczną wiadomość. Aby to zrobić, kliknij w to pole, skasuj tekst i wpisz Twój własny. Dana osoba będzie podłączona do bota tylko wtedy, kiedy kliknie w przycisk, dlatego wyjaśnij w tej wiadomości, dlaczego powinna to zrobić. Następnie możesz otworzyć jakąś stronę albo podłączyć to do gotowego flow. Czyli na przykład do rozmowy, którą utworzyłeś wcześniej. Klikamy na to pole, wybieramy z listy naszą wiadomość. Klikamy zielony przycisk Wybierz, następnie zielony przycisk Gotowe i możemy przejść do ostatniego kroku, co się wydarzy, kiedy dana osoba się zapisze. Masz tutaj trzy opcje. Nic się nie wydarzy. Jeżeli podłączyłeś swoją wcześniejszą rozmowę do poprzedniego kroku, wybierasz właśnie tę opcję. Możesz też wysłać coś do każdej osoby, która odpowie, albo do każdej osoby, która odpowie coś ze słowem kluczowym. Jeżeli wymagasz jakiegoś słowa kluczowego, oczywiście napisz to w poprzedniej wiadomości. Jeżeli wybierzesz Wyślij wiadomość, możesz ją tutaj edytować. Jeżeli wybierasz Nie wysyłaj żadnej wiadomości, możesz po prostu kliknąć na niebieski przycisk Zapisz i aktywuj. Żeby przetestować, czy wszystko działa tak, jak należy, przejdź do swojego postu i skomentuj go. Koniecznie jako osoba prywatna, a nie jako strona, ponieważ bot nie może odpowiadać stronom. Ostatnie narzędzie, które chcę Ci pokazać, to kod QR. Tworzy się go w bardzo podobny sposób. Możesz wykorzystać go potem na ulotkach, plakatach, biletach, co tylko będzie służyło Twojej organizacji i Twoim wydarzeniom. Klikamy niebieski przycisk Nowe Narzędzie. Nadajemy mu nazwę, z listy wybieramy kod QR. Edytujemy wiadomość. Następnie w ten sam sposób co poprzednio możemy podłączyć naszą rozmowę. Kiedy skończysz układać wszystkie kroki, klikasz Opublikuj i przechodzisz z powrotem do narzędzia. Teraz klikasz niebieski przycisk Dalej i możesz ustawić swój kod QR. Po pierwsze wybierasz jego wielkość. Następnie możesz dodać logo swojej organizacji. Jeśli to zrobisz, będzie wyświetlał się w centralnej części kodu. W następnym kroku wybieramy kolory kodu. Możesz wykorzystać oczywiście kolory biały i czarny, ale możesz też zmienić je na coś innego. W polu na górze możesz wpisać numer koloru, którego używasz. Kiedy skończysz wszystko ustawiać, kliknij na górze przycisk Zapisz. Pamiętaj, żeby aktywować swój kod, a później możesz już pobrać swój kod i umieścić go tam, gdzie potrzebujesz. Kod zapiszesz na swoim komputerze jako plik PNG. Teraz każda osoba, która zeskanuje ten kod, będzie mogła rozpocząć rozmowę z Twoim botem. Możesz w ten sposób tworzyć konkretne ścieżki rozmowy, np. dla osobnych wydarzeń albo projektów.